nie nagrywa. No właśnie... Jest Złomboj? Jest Złomboj. Dobrze, że są orzeszki przynajmniej. Troszeczkę energii. Koszulki, najważniejsza koszulka w jedynym słusznym kolorze czarnym. Były próby, ale zawsze było, gdzie są czarne. Gdzie teraz? Obecna sytuacja jest pod kontrolą, rejestracja ruszyła pełną parą, trochę było na początku, ale to zawsze jest przestojów drobnych, ale już team się zgrał, team Złomboj, jak co roku można na nich liczyć, odprawiają, ludzie się cieszą, auta właśnie słuchałem tutaj Wartburga dwusuwa, kocham dwusuwy, jest ich bardzo mało na Złomboju, to jest taka perełka naprawdę, super atmosfera pod stadionem. Jak widać w tle, słońce zachodzi, auta się zjeżdżają, mega klimat, Zwyżka jeździ góra-dół, ludzie się cieszą, robią zdjęcia, jesteśmy szczęśliwi. Na razie fajnie jest, myślę, że się do końca też tak utrzymają. Auto da radę? No musi. Odrodzenie było przygód, także dalsza droga też będzie bez przygód. Czwarty raz nas wiezie. Tak? Nie zawiódł nigdy? Nie. Trochę... Humorzysty! Humorzysty! Głaszczamy i daje rady. Działa na głaskanie. Przede wszystkim mamy niezależne zasilanie. Mamy prąd ze słońca. Żeby przede wszystkim utrzymać tę oto lodówkę, która pokazuje jeden stopień i tylko na zasilaniu słonecznym. Przynajmniej 3 dni poza światem możemy przetrwać bez problemu. Czyli jakaś awaria poważniejsza, damy radę. Czyli szykujecie się na prawdziwy offroad? No, szykujemy się na Albanię, więc jeszcze nie wiemy, na co się szykujemy. Tam będziemy pierwszy raz. A, taki kubek czekaj. Do oleju? Tak, tu jest miareczka jest tam. Tak, do oleju, tak? Do oleju, no. Mierzenie zużycia oleju to ważna czynność w całym Złomborzu. Dlatego jest miarka, żeby wiedzieć, ile jest. Który raz na rajdzie? To jest trudne pytanie i generalnie odpowiedź jest nasty. Nasty raz, o. O, ile razy dojechałeś? Za każdym razem. Wszystkie, no nieźle. Za każdym razem wróciliśmy, tak. Panie, jak nastroje przed? Nastroje bardzo dobre, bardzo pozytywne. Poprzednio byliśmy faworytką, teraz zmieniliśmy. Nazwa zespołu została ta sama, Michały. Dwóch Michałów, teraz trzech Michałów. Niesamowite samochody, niesamowite kadry, niesamowity materiał na niesamowitym starcie z Złombolu 2022. Za rok my startujemy, ekipa Psycho Studio Foto. Mamy nadzieję, że ogarniemy już auta na przyszły rok, także złapiemy się w trasie, a dzisiaj na starcie. Co mówisz? Ale ładna szafa. Ale to pan no, zawsze. Czekaj. No, to jest to wy? No nie jest jeszcze wszystko. Wow. No to teraz IKEA wymięka. Zdecydowanie. Nazywa się Nagrodek Rally Team. Jesteśmy z całej zachodniej Polski. Od Szczecina przez Poznań po Dolny Śląsk. Jedziemy w Złombolu po raz trzeci. Kwalifikacje, które mamy prowadzone, polegały głównie na jednostce napędowej i na przeniesieniu napędu. Także mamy tutaj silnik z Mana D0826, 220 koni. Spalanie obecnie jest na poziomie 18 litrów i to jest właśnie dzięki temu, że mamy niższe obroty silnika przy prędkościach, powiedzmy, przelotowych. Cześć, jesteśmy na Złombolu 2022, 16 edycja. W tym roku ruszamy do Albanii i to, co za mną widzicie, to jest szaleństwo, ale to jest pierwszy dzień szaleństwa, bo trwa late night check-in, czyli
przedstępny dzień, który ma trochę odciążyć sam dzień startu. To znaczy, że jutro ma się tutaj zamiar pojawić 950 pojazdów, które zadeklarowały swoje uczestnictwo w tym roku. Mamy już ponad 2 miliony na koncie. Ludzie mają uśmiech od ucha do ucha, mimo tego, że ledwo tu dojechali, albo mamy sygnały, że niektórzy już stanęli po drodze i mają jakieś trudności, ale mimo to się nie poddają i również znają relacje, są wszyscy bardzo zadowoleni. Także 16. edycja, czas start. Nastawienie takie, że jeszcze nas nogi nie bolą od pchania. Także na razie bojowo, ale jak się coś zepsuje, nie? No to może być ciężko z moralami, bo najpierw to wejdzie w dupę, a potem może wejść w nogi, jak to na motorku, nie? Ale mamy tutaj takie talizmany z taką kaczką, to się tu kręci śmigiełko, także myślę, że damy radę. Adam, tylko nie wyruchaj tutaj. Będzie dobrze. Słuchaj, opowiem ci historię tego silnika. Tak naprawdę silnik to jest ziomka, który w ogóle nie startuje w Zumbolu, ale tamten inny silnik się zacierał cylinder i wpakował kupę kasy. Mało tego, teraz jest pogoda, on wziął urlop i oddał dobrowolnie swój silnik Simpsona i nie będzie jeździł, będzie siedział w domu i grał w grę, w Tomb Raider. Także to jest kolega, który uratował tutaj jeden sprzęt, żeby pojechał. Także stary, no dzięki, bo... Nawet dzisiaj jak wrócimy stąd do Maćka, to rozbieramy silnik, bo jeszcze trzeba go przejrzeć, że tak powiem. Masakra, no ale tak to bywa na Zumbolu. No i przyjechał kolejny żuczek, piękny. Oni przyjechali ze Szwecji i gonię Szymona, a się okazuje, że mam mikrofon, wcale nie muszę go gonić. Trzeba. Proszę bardzo, proszę nam powiedzieć, jak się bawiliście na promie, ile trwa ta podróż? Na promie długo. Było wesoło. Wesoło? Tak. No, tutaj patrzcie, jak wszystko działa jak w zegarku. Team support już jest, trwa odprawa. Należy włączyć aplikację ReliGo. Cześć Martyna. Team support. Cześć. Dobrze. Brniemy do przodu. Team support już tutaj ogarnia. Polega to na tym, że odczytują QR kod z aplikacji ReliGo. W ten sposób wiemy od razu, jaki jest numer na danej ekipie. Następnie piszemy go na szybie, żeby też już wiedzieć, przemieszczając się w tłumie, że auto jest odprawione. Team dostaje karteczkę, możemy tam podejść do nich, to wam pokażę, jak to wygląda. 7 coś tam. 7337. Jakiś powolny ten nasz support. To jest kartka? Tak wygląda karteczka. Tutaj team zebrał. Ile wam się udało zebrać w tym roku? Pochwal się. 7,5 tysiąca. A największa kwota zebrana w tym roku to jest 128 tysięcy złotych przez jeden team. Naprawdę. Na bogato. Tego się trzyma. Ale 7 to jest naprawdę mega wynik. I teraz z tą karteczką Rafał pobiegnie do naszego punktu organizacyjnego. Rafał pobiegnie. Stacja 1. Rafał pobiegnie. A to już wiedział, że pobiegnie. Przepraszam. Zapraszamy was. Martyna powiedziała, że Rafał pobiegnie. Zgasz światła. Cześć. Z nimi już nic nie nagramy. Po prostu ekipy przyjeżdżają, witają się i tutaj panuje cały czas, mam wrażenie, taki klimat. Widać, kto jest nowy i obserwuje tak trochę z boku. Ale tutaj jest jedna wielka rodzina i można powiedzieć, że tu jest jedna wielka biesiada cały czas na Zombolu, po prostu wszyscy ze wszystkimi. Klimat jest niesamowity, musicie to wypróbować. A patrzcie, co oni mają. Patrzcie. Oni mają ekspres w brzuchu. Dobra. To jest team Sokół Minionego Milenium i jadą w piątkę, jedziecie czy w czwórkę? W czwórkę. Mają przepiękną przyczepkę. Ona rozumie... Co? Już jest na filmie przyczepka. Już jest na filmie, dobrze, to już nie będziemy się powtarzać. Ale to jest team również depresyjny, w sensie prowadzą projekt Depresja. Nie są depresyjny, ale chodzi o to, że jesteście od projektu Depresja, z którym współpracujemy jako Zombol. I prawie 1 000 000 złotych, bo 950 tysięcy w rok zostanie przeznaczone na to, żeby... Na wsparcie psychologiczne w domach dziecka. Powiedz tak, jeszcze raz, jak ja się nie ukrywam. Na wsparcie psychologiczne tak. Dzieci z domu dziecka. Tak, tak jest, dokładnie. Czyli mamy środki, które możemy przekazać na terapię, na wsparcie psychologiczne, na superwizję dla wychowawców, więc super, doskonale mamy
masę pracy z tym, więc bardzo się cieszymy, że możemy współpracować. Pomału czuć, że coraz mniej ekip przyjeżdża. Oczywiście cały czas jest ich tutaj dużo jeszcze na placu. Wszyscy korzystają z okazji, swoje pakiety startowe, które otrzymali w postaci naklejek, zaczynają przyklejać na samochód. Tutaj na przykład trwają prace. O, i wiem, że jadą pierwszy raz. Czuję to. Cześć! Cześć! Pierwszy raz jedziecie. Jak widać. Widać po was. Widać, mówię, chodźcie tutaj, oni pierwszy raz jadą. I jak wrażenia na razie? No na razie super. A to jest wasz daily car, czy tak? Nie. Pożyczony. Okej. No. No, a skąd przyjechaliście? Olsztyna. Okej. Okay. Szczytno, ale z Olsztyny. No to już kawałek to zrobiliście. No, okej. Okay. A jeździliście trochę, tak, na rozruszanie się wcześniej, dotarcie? No, tylko trochę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jaką trasę wybieracie? Którędy jedziecie? Wschodnią. Okej. Okay. Wschodnią jedziemy, zobaczymy, potem wracamy z zachodu. No tak, no bo to właśnie najfajniej. Tak, sobie, tak, tak. Wtedy jeszcze dłuższy urlop sobie zrobimy. Dokładnie. No to bardzo się cieszę, że mamy was z nami. My też się bardzo cieszymy, naprawdę. I życzę wam szerokości, żebyście dojechali i żeby nie było żadnych problemów po drodze. Dzięki. Dzięki wielkie. Do zobaczonka. Do zobaczenia. Poczekaj. Mamy. Super. Tak a propos, bo jak już tutaj pokazałam moją bluzę, co rok staram się sobie zrobić jakąś fajną bluzę. Uwaga, bo się tutaj rozbieram. I w tym roku zrobiłam bluzę w dwóch egzemplarzach. Z numerkiem właśnie takim, ile jest, tak, ile jest tutaj teamów. 950, tak. Mamy to. I druga bluza zostanie wystawiona na licytację na mecie. Jestem bardzo ciekawa, kto ją wylicytuje. Ja za stówę to ja. To dla żony. Mojej? No. A myśmy jeszcze pokłóceni. To za 5 tych. Za 50! Do zobaczenia! Fortuna na pomoc. Nie. Czemu nie? Bo nie potrafię naprawiać. Ale mogę popatrzeć, jak to robicie. Potrzebny nam cylindrę. Stoi, tego wyjdzie. Ale to się wam stało, rozumiem, teraz jak jechaliście? Teraz wjechaliśmy na stację. Nie, nie, tak, nie, tak, nie, tak. No grubo, a ile zrobiliście kilometrów? 100. Okay. Kleszczów Radomsko. Jeszcze nam zostało dużo czasu. No ale to dobrze, że przyjechaliście na late night check-in, bo jakbyście przyjechali na start, to nie wiadomo, o której byście wystartowali. Nie, kapek się przydał. Ale rozumiem, szanujemy grafikę, obróciliśmy go na drugą stronę. Jeszcze nam się przyda może, nie? No. Nie, bo szkoda nam taki ładny. Zresztą on jest z tamtego roku, nowy mamy schowany. Ale z niego ponoć łatwo schodzi. Ale dlatego ruszyłem. Śmieszne jest to, że niektóre teamy naprawdę wiedzą, co robią, a niektóre absolutnie nie. I wiozą ze sobą dużo trunków jedzenia i proponują zamian na przykład za to, żeby ktoś im coś naprawił, że im ugotują obiad. Od kogo dostaliście część wymienną, nowy cylinderek? Częstochowy, o, tyle wiemy. Ale poznaliście się dzisiaj. Tak. I to jest właśnie duch Złombola. Przyjechali na start, oni nie wiedzą, co ich czeka, oni nie wiedzą, czy ten cylinderek będzie im potrzebny, czy nie na trasie. Znaczy mieli oni dwa, po prostu... jednego oddali, także... A, popsułeś. Po 5 latach. Witam was ponownie. Late night check-in już za nami. Proszę tu nie trąbić, tutaj się nagrywa telewizja. Powodzenia, szerokości. Niektóre teamy, jak widzicie tutaj w tle, już startują. Jest bramka startowa, ponieważ zdecydowali się, że jednak chcą wyruszyć szybciej niż o 12. Nam zostało do startu jeszcze, nie wiem, nie mam zegarka, ale chyba z 2 godziny. Także jeszcze cały czas teamy się zgłaszają, odbierają swoje numery startowe i bardzo chętnie pokażę wam właśnie, jak wygląda ta organizacja naszych dzielnych wolontariuszy, którzy od 7 rano już tutaj wydają numery startowe. Jeżeli jakiś team nie uzbierał 2022 zł, które jakby musi uzbierać, to prawdopodobnie nie wgrał tego po prostu przez naszą aplikację ReliGo. Musi się zgłosić tutaj takiego namiociku do wyjaśnienia. Jak wyjaśni, że te pieniążki są na koncie, to może przejść dalej.
podpisuje oświadczenie, w którym to zgadza się z regulaminem, który czytają tutaj na bieżąco, bo oczywiście nikt go nie czyta, jak się rejestruje. Następnie przechodzą do gadżetów. Chodźcie, pokażcie chłopaki, co tutaj jest w takim plecaczku. Cześć. Co mamy w plecaczku? W końcu cię widzę na żywo. Mamy taką uloteczkę. To nie jest uloteczka, to jest kompendium. To jest skarbnica wiedzy. Jak mi miło, cześć. Błażej? Martyna. I moja żona. Słuchajcie. Hej. Mamy piękny kubeczek. O, kaszolerek, z przodu nam brakuje. No. Tak. Ja tylko wyjaśnię jeszcze i będziecie przy okazji wiedzieli, że to jest kompendium, w którym jest skarbnica wiedzy z Łombolowej, bo tutaj jest jak można obkleić samochód, jak działa aplikacja. Jest również mapa, żeby pomóc wszystkim zagubionym, którzy korzystają tylko z Google Maps po drodze. Są lista kempingów. Można sobie tutaj sprawdzić. Jest też informacja o tym, że łącznie, tylko że to jest akurat do kilku dni temu, do 26 sierpnia, łącznie przez wszystkie 16 edycji uzbieraliśmy ponad 11 milionów złotych. No i właśnie tak to wygląda. Jest ulotka, która jest w języku albańskim, greckim, niemieckim i angielskim, czyli można po drodze rozdawać. Tak jest. I można sobie taką piękną odkładkę na dokumenty ubrać. Następnie stoją chłopacy z aplikacji ReliGo. Można się tutaj dowiedzieć, jeżeli ma się jakieś pytania o funkcje. Bardzo fajna aplikacja. Po pierwsze pomaga nam mocno w rejestracji, żeby wszystko przebiegało szybko i sprawnie, żeby płatności przechodziły. Jest również opcja bagażnika, gdzie uczestnicy mogą napisać zarówno co mają w bagażniku i również mogą wyszukiwać co ktoś ma w bagażniku, czyli w razie jakiejś opresji, awarii, które są niestety bardzo częste na Złombolu, można wejść na aplikację ReliGo i właśnie wspomóc się kompanami podróży. Potem wydajemy dyplomy i oczywiście wszyscy mówią, jak to teraz dyplom, przecież jeszcze nie dojechałem. No ale my też nie wiemy, czy dojedziemy i czy te dyplomy dojadą z nami i nie wiemy, czy wy dojedziecie, także to są takie nasze podziękowania i dyplomy, które uczestnicy dostają tutaj i co rok jest inny wierszyk na nich. Mam nadzieję, że ktoś je czyta, bo je wymyślam co rok inne. W tym roku też nasz partner Liqui Moly, nie dość, że jest super profesjonalne doradztwo odnośnie tego, co użyć przy swoim zmęczonym Złombolu, to jeszcze dodatkowo tutaj można sobie jeden z takich dodatków wybrać. Także tak jest, uczestnicy zapraszamy. Się cieszą, myślę, bardzo, prawda? Oczywiście, cieszą się, biorą najczęściej też przeciw wyciekom z układu chłodzenia. Ciekawe czemu, czyż by to była ciężko. Do zwiększenia lepkości oleju, także zapraszamy. Super. No, także pierwszy raz Liqui Moly jest z nami, jesteśmy mega, mega zadowoleni z tej współpracy. Tutaj możecie zobaczyć w tle, co się dzieje, tylko musicie chyba wejść tam głębiej w namiot, ponieważ tam są numery startowe. No jest ich 950, także jest co robić. Chłopacy tutaj dzielnie sobie radzą z tą kolejeczką, rozładowują ją. To jest też fajna opcja, że kapitan drużyny... No, to ja. Kapitan drużyny ma... Chodź. Kapitan drużyny ma taką etykietę, ona bardzo nam ułatwia tutaj pracę, ponieważ jest tutaj numer startowy, podchodzą z nim po kolei, wszystko jest odhaczane, każda stacja musi przejść, a na końcu są naklejki i jeszcze nasz sklepik, do którego właśnie zmierzamy. Dziękuję ci bardzo. Błażeju. Ja nie wiem, czy my się tu dopchamy. Kolejka cały czas jest na jakieś 20-30 osób, ale ja się nie dziwię, ponieważ jakościowo rzeczydło, kolor są naprawdę świetne. Chłopacy pomagają nam od lat. Wszystkie autorskie grafiki, które widzicie u nas, nasz nowy logotyp i w ogóle mega wsparcie po prostu płynące od nich. To jest właśnie zasługa Duo Color z Katowic. To jest ich sklepik. Jest Nina, jest Krzysztof, jest Olek, którzy naprawdę walczą tutaj z tłumami. Czapeczki, koszuleczki, nereczki. Ale tylko te nerki takie poprawne, czyli nie wycinamy nikomu żadnej. No i co? No i to jest droga, którą musi przebyć każdy złombolowiec do tego, żeby wystartować do Albanii. I co stanie się już? Może ktoś mi pomoże, która jest godzina? 10:07. O kurczę, dobra, mamy niecałe 2 godziny do startu. Także ja was zapraszam na to, żebyście zobaczyli, jaka magia się tam dzieje, jacy wspaniali ludzie,
którzy męczyli się nieraz pół roku, inni tydzień temu dopiero odkopali swoje złombole, przygotowali się, pozbierali kasę od darczyńców. Przypomnę, że to jest 2002 zł minimum od każdego teamu plus 200 zł wpisowego, a na koncie mamy już ponad 2,5 miliona złotych, co jest zadeklarowane razem z 1%, także no, jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem, bo do tej pory najwięcej udało nam się zbierać 1 863 000 i to już było coś, co dech nam zaparło, a widzimy, że tych pieniędzy przybywa, no i jeszcze będziemy w trasie i cały czas pieniądze zbieramy. Zresztą zbieramy cały rok, także zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli całą relację i wytrwali, bo będzie super. Obecna sytuacja wygląda tak, że wczoraj zarejestrowaliśmy się na late night check-in. 4 minuty przed godziną 10 wjechaliśmy tutaj na teren stadionu, pod teren stadionu. Rewelacja. Dojechaliśmy tym Polonezem z silnikiem 2.0 DOHC z 83 roku, samochód z 83 z Krakowa, więc dał radę. 4 lata temu jak startowaliśmy Żukiem, to dojechaliśmy tą trasę, czyli ten sam odcinek Kraków. No, Katowice, Chorzów w 4 godziny, albo 5 nawet, więc jest postęp. Elegancko, miejmy nadzieję, że dojedziemy bez problemu do samej Elbanii. Zajeżdżam 23, właściciel czekał na mnie, otwiera garaż. Po 4 sekundach to jest tak, jak się zakochać w kobiecie. Zobaczyłem Poloneza, wiedziałem, że już go będę miał. Zaczęliśmy targować bardzo delikatnie. Pan się pyta, po co panu to auto? Ja mówię, że wyjazd do Albanii. I mówi to... Sprzedam Wam ten samochód, opuszczę Wam z tego względu, że samochód był przygotowany na Włochy, jest podniesiony i mówi, nigdy do tych Włoch nie pojechał. I to była historia zakupu naszego samochodu. Dobra, cześć, jestem Przemek z Religo, takiej cudownej aplikacji, która wspiera tutaj Złombol od strony organizacyjnej, jak i uczestników. Możecie sobie zobaczyć, o, to jest nasze stare logo. Mamy nowe już od dłuższego czasu, ale generalnie jesteśmy aplikacją, która tutaj wspiera organizatora od strony takiej organizacyjnej, gdzie pomaga zebrać te wszystkie fundusze, te wszystkie darowizny, zarejestrować uczestników, komunikację z nimi oraz mamy aplikację dla uczestników, gdzie mogą śledzić wydarzenie, zobaczyć, gdzie są inni na mapie, zgłosić awarię, szukać pomocy, szukać części zapasowych oraz zobaczyć, jak daleko mają do najbliższego kempingu czy jakiegoś checkpointa, tak? Jesteśmy cały czas z nimi live, można to sobie też zobaczyć dla osób niezarejestrowanych, mogą sobie wejść na naszą stronkę Live Rally Go, tam na bieżąco zobaczyć, co się dzieje na mapie, gdzie są inni uczestnicy oraz w sumie tak tam pisać posty oraz i komentować. Jak widzicie, dużo osób przychodzi przez nasze też stanowisko, dowiedzieć się więcej na temat aplikacji, czy działa, czy nie działa, zbieramy feedback i z roku na rok udoskonalamy ją najbardziej jak się da. No dobrze, jedziemy UAZem z przyczepą. 6 osób, przelotowa 80, dajemy radę. Piwersi team, także jest na razie wszystko ok. Żeby go prowadzić, trzeba mieć uprawnienia pilota. Kolega może pokazać. Chciałam się z Wami podzielić bardzo ważną informacją. Mamy zadeklarowane na koncie, razem z 1%, który dopiero w październiku przybędzie na konto, że tak powiem, 2,5 miliona złotych. I to jest niesamowite, ja nie wiem w ogóle co się dzieje i naprawdę nie wiem jak ja wydam te pieniądze, ale obiecuję, że zrobię to najlepiej jak się da. Nam radę. Pomożemy! Pomożecie? Dobra, trzymam za słowo. W tamtym roku byliśmy Lublinem, był trochę mały, bo trzeba było spać na dachu, ale w tym potem wymyśliliśmy, robimy coś, w czym można spać w środku i padło na Stara 266. Pożarniczego. Kupiliśmy go 4 września, dzisiaj mamy 3 września, czyli mija 365 dzień roku, od kiedy go robimy. Spalanie, zanim nie miał pompy ustawionej i nie miał zrobionych wtryskiwaczy, 30 litrów. Myślę, że teraz zejdziemy do 25, musimy go zlitrażować.
Zawsze to jest taniej niż we dwójkę osobówką do Albanii. Jedziemy w ośmiu. Kolega zademonstruje, jak się załatwia. Usiądź. No pokaż, pokaż, pokaż. Jedynkę tylko na siedząco, bo podczas jazdy chlapie. No ale porcelana to jeszcze nie widziałem. No, wszystko widzimy. Zapraszamy wszystkie panie. Tylko na trakcie. Rewelacja. Polecamy wszystkim. Porzućcie wszystkie trudy życia codziennego i jedźcie z nami. Cześć Miłosz, gdzie twój samochód? Spalił się troszeczkę, także niestety nie dojechaliśmy, ale zrobiliśmy małą podmiankę na Żuka i próbujemy Żukiem pojechać, ale taki już mamy trochę niedosyt. Na Żuk, który został kilka lat temu przedłużony, w sumie stał, bo nie było czasu się nim zająć. Ale jest tu wstawione dodatkowe okno i jest on, że tak powiem, prawdopodobnie jedyny taki długi Żuk w Polsce. Koło trzyma. Szczęki gdzieś się przyblokowały. Się przegrzewa, nie? Trzeba zdjąć BMW i zobaczyć. Trzeba to nie zdjąć, przeczyścić i zobaczyć, co tam nie trybi. Można w kulaczkach jechać? Można dobrze wyglądać na Zumbolu? Można. No. Każdy kilometr do przodu zbliża nas do mety. Ale to było mądre. Cyrka atmosfera, dobra? Nie, jest super naprawdę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie? I widok wszystkich pojazdów, tych ludzi robi robotę. No i tak po pierwszym razie, jak mąż przyjechał, zdjęcia powysyłał, poopowiadał co nieco, to po prostu też tak troszeczkę mnie zaraził tym wszystkim. Przede wszystkim tym, że robimy coś dobrego. Przy okazji się bawimy. Jestem wręcz podekscytowana, żeby jechać właśnie takim samochodem z PRL-u, no bo na co dzień nie mam takiego komfortu, żeby sobie pojechać tak niekomfortowo. Więc super, jestem świetnie nastawiona, aczkolwiek na kempingu będę pierwszy raz tak naprawdę. Zobaczymy, czy ostatni. Mam nadzieję, że nie. Słuchaj, jedziemy polo na zęb pierwszy raz. Jesteśmy naprawdę mega zaskoczeni organizacją, ilością tutaj pojazdów, które się znajdują. Na nasze konto dla dzieciaków wpadła kwota przewyższająca 3 razy kwotę minimalną. No i co? Jesteśmy na to mega przygotowani. Mamy komplet kluczy, części, 3 kierowców do wyjazdu, bo potem może być różnie. Potem może być różnie z tymi kierowcami. Damy radę. Także każdemu, kto chciałby wziąć udział, na pewno bardzo polecam tego typu akcje. Po pierwsze, tak, można zareklamować inne firmy. Po drugie, działamy w dobrym celu, bo zbieramy na dzieciaki. A po trzecie, ahoj przygoda! No jesteśmy MMM-sami, to wzięło się od naszych imion. Michał Mateusz. Mateusz czy Michał? Bo nie wiem. Ja jestem Michał. Pan Mateusz i pan Michał. Dokładnie, MMM-sy. Lublina 3 z bardzo dobrą Andorią, jeżdżącą, już jeżdżącą, bo mieliśmy same problemy przed wyjazdem, zerwany rozrząd, połamane części, ale wczoraj żeśmy złożyli go do kupy i jedziemy, udało się, przyjechaliśmy przed północą, fajna zabawa. Czyli jazda próbna do Albanii. Jazda próbna wykonana, tak. Mamy kilka niedoróbek, ale będziemy to na trasie naprawiać. Pan diagnosta powiedział, że nigdy nie widział w złomie tylu nowych części. Te łóżka są przystosowane do przełożenia. Są praktycznie wodne łóżka, można by powiedzieć. Mają pod spodem pojemniki. Tych pojemników jest dość dużo. Okej. No i to jest najważniejsze w zasadzie. Ile osób jedziecie? 6. Wydaje mi się, że będzie dużo więcej, ale jest przystosowany autobus do przewozu. Bardzo wygodnie 6 osób. Planujecie zabijać autostopowi? Być może. Mój plan jest bardzo prosty. Planować na 10 minut do przodu. Wtedy się nie zawiedziesz. Działa. 10 minut do przodu planuję stąd wyjechać, a dalej się zobaczy.
Ile w tym żuku jest żuka? Karoseria, rama, przedni grill, połowa deski rozdzielczej, pokrywa silnika, no i tyle. I tyle. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Przeszliśmy kontrolę policyjną, chcieli nam zabrać dowód rejestracyjny, ale udało się. Pozdrawiamy polską policję, nie musieliście przyjeżdżać, naprawdę. Nie było potrzeby. Powodzenia. Historia szyby zaczęła się 2 tygodnie temu. Zamówiono na eBayu, nie doszła po tygodniu. W Niemczech nie było ani jednej nowej, której można by było zamówić. Była jedna jedyna firma, która miała tylko 2 sztuki w całych Niemczech, no i zawaliła, nie dostarczyła tej szyby, no i pojechaliśmy z popsutą. Jak zwykle złombolowcy pomogli. Tak, oczywiście. Szyba znalazła się w ciągu 40 minut, przyjechała w 2 godziny z Krakowa, założyliśmy ją w 10 minut, no i jedziemy, jesteśmy uratowani. A co się dzieje? No, cieknie, no nic się nie dzieje. Cieknie, no nic. Będzie, nie będzie ciekło, będziemy się martwić. Nie będzie, no. Co się stało? Jak to się stało? Wyskakiwałam pełna gracji i wdzięku z tego samochodu. No i zabolało. I pamiętajcie, im gorzej, tym lepiej. To jest nasze motto. Bardzo dobrze! Pozdrawiamy Grożaków Fabrzyka! To nie stało. Pierwsza przygoda, pierwszy szlaban, ale trudności pokonujemy. Tak jest. Zaraz ruszamy do przodu. Oczywiście odprawy, nie wydawałam naklejek, ale byłam z myślami chyba wszystkimi, którzy tutaj byli, mam wrażenie. I odbierałam na tych samych mikrofalach. I teraz jak widzę, jak opuszczają pomału ten plac, jeszcze gdzieś tam pojedyncze ekipy przyjeżdżają cały czas i się odprawiają. Poczekamy w tym roku trochę dłużej na nich, żeby im dać trochę więcej czasu. Natomiast taki, tak wiecie, tak jakby ktoś teraz wyciągnął taki korek. Zaczyna ze mnie schodzić w powietrze, a przecież to jest początek tak naprawdę złombolu, tak? No bo wszyscy wystartowaliśmy i musimy jeszcze dojechać do Albanii, przetrwać to wszystko, wyjść z tego bez kontuzji zarówno samochodu, jak i siebie samych. Także no ja tylko trzymam kciuki za wszystkich, żeby obyło się bez nieprzyjemnych przygód. I następnym razem widzę się z Wami już w Albanii.